Często ich nie lubimy, bo niosą ze sobą niepewność. Są natomiast bez wątpienia podstawą funkcjonowania tego świata. O czym mówię? O zmianach. Czas pandemii pod względem zmian był niezwykle wymagający. Z jednej strony kryzysy gospodarcze i zagrożenia środowiskowe, z drugiej strony wszystko to, z czym musieliśmy mierzyć się wewnętrznie. Zmiany to jednak nie jest kwestia jutra, one dzieją się teraz i w tych zmianach uczestniczy też region Warmii i Mazur. O tym dzisiaj porozmawiamy. Marcin Mańka, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Jak fundusze na zmiany wpływają na Warmię i Mazury, nowe trendy w regionie. Przed nami mniej więcej 2 godziny bardzo ciekawych spotkań, a wystąpią dla Państwa między innymi Olga Kozierowska opowie Państwu o trendzie She Economy oraz o biznesach zarządzanych przez kobiety. Milena Olkowska opowie o wsparciu unijnym na swój biznes. Następnie Rafał Kołodziej opowie o tym, jak budować firmy odporne na kryzysy. Z Tomaszem Szmitkowskim porozmawiam o tym, jak kreatywne myślenie i wsparcie unijne pomogły przetrwać te najtrudniejsze momenty w branży gastronomicznej. Wojciech Ławniczak opowie o tym, jak we współczesnej gospodarce zmieniają się potrzeby klientów. I na końcu pani Małgorzata Sowicka o tym, że uczeń staje się klientem. To bardzo ciekawe podejście, nowy trend w szkolnictwie. Bardzo ważna informacja dla Państwa. W trakcie prelekcji naszych ekspertów będzie można zadawać pytania i bardzo gorąco do tego zachęcamy, bo chętnie na nie odpowiedzą. Mamy też dla Państwa konkurs. Mniej więcej w środku naszej konferencji ja zadam Wam 3 pytania. Będziecie mogli na nie odpowiedzieć używając telefonu, tabletu albo komputera i specjalnie przygotowanej strony internetowej. Będą nagrody. Pytania będą bardzo trudne, dlatego warto dokładnie nas oglądać i wyłapywać te wszystkie informacje, które będą pojawiały się w trakcie. Ale zaczynamy od gościa specjalnego, od właściwego gospodarza tego spotkania, czyli marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Gustawa Marka Brzezina. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałem pana na początku zapytać, czy istnieje jakieś specjalne warmińsko-mazurskie przywitanie? Takie, rozumiem, że w większości Polski witamy się chlebem i solą. Ja nie wiem, tutaj się może na przykład do tego ryby dokłada. Myślę, że u nas zupełnie nie ma. Ten obyczaj też funkcjonuje, natomiast faktycznie jest wiele środowisk, wiele branż, wiele mniejszości też narodowych, ale zawsze witamy się bardzo serdecznie, bardzo życzliwie i nawiązujemy od razu taką przyjemną interakcję z każdym, kto nas odwiedza. Serdecznie życzliwie, to rozumiem, że mówi pan o tym uśmiechu, który się pojawił. Też, oczywiście, jesteśmy bardzo otwarci. Ja myślałem, że powie pan o jakimś takim mazurskim ahoj, marynarzu albo... No to żeglarsko, leśnicy mówią daszbur, także rolnicy szczęść Boże. To jest naprawdę bardzo tradycyjne, ale różnorakie, zawsze serdeczne. Serdeczne przywitanie mamy już za sobą, możemy przejść chyba do konkretów. Panie marszałku, region warmińsko-mazurski był jednym z tych, który był najdłużej zamknięty, gdzie lockdown w trakcie pandemii trwał najdłużej. Jak to się odbiło na lokalnych przedsiębiorcach? No to prawda, tutaj doświadczyliśmy tego zamknięcia w pewnym okresie pandemicznym, trudnym, jako jedyne województwo w kraju. Było to dla nas też takie niemiłe doświadczenie i zaskoczenie, ponieważ praktycznie w przygotowaniu do otwarcia, można powiedzieć, działań o charakterze usługowym, o charakterze turystycznym, kiedy restauratorzy byli gotowi uruchomić swoje propozycje, nastąpiło raptowne zamknięcie, czyli nie dość, że nie zarobili, to jeszcze ponieśli ogromne straty. Tak się działo też w różnych sferach gospodarki naszego życia. Tak się też działo w utrudnieniach społecznych, więc koszty ogromne, nie chcielibyśmy do tego wracać. Natomiast cieszę się, że mogliśmy wspólnie to przetrwać. Cieszę się, że też delegowaliśmy jako samorząd województwa niemałe środki w sferę gospodarczą. To jest około 160 milionów złotych. Udało się to po przekwalifikowaniu różnych zapasów środków unijnych, ale też działania takie gospodarcze rozlicznych samorządów były bardzo widoczne i potrzebne i skuteczne. Czyli był to bardzo trudny czas. Ma pan pewnie pełną świadomość tego, że chyba w całym kraju warmińsko-mazurskie kojarzy się jednak z turystyką. Tak, oczywiście tutaj mamy tą markę jakby w sposób naturalny, ale też wypracowaną bardzo inwestycyjnie. Poprawia się infrastruktura, poprawia się podaż właśnie hoteli, pensjonatów, dobre dziedzictwo kulinarne. To wszystko bardzo sprzyja rozwojowi turystyki. Jest to forma szerokiej usługi i w sytuacji powszechnego zamknięcia pandemicznej
jest naprawdę bardzo trudno zbilansować tą działalność w takim regionie jak Warmia i Mazury. Na szczęście ten sezon turystyczny, który praktycznie jeszcze trwa, jest pomyślny i udaje się te niwelacje zasobów jakby zabezpieczyć na teraz i przyszłość. Trochę już się chłodno co prawda robi, ale jeszcze jest bardzo przyjemnie, bo świeci słońce. Nawet dzisiaj byłem rano na spacerze tutaj w Olsztynie nad jeziorem z psem. Może odwracając pytanie, jego klasyczną formę, zapytam o to, gdzie byście byli, gdyby nie środki unijne? O, myślę, że to jest nawet trudne do wyobrażenia, ponieważ faktycznie już drugą akcesję dużych pieniędzy unijnych z powodzeniem udaje nam się wdrażać, a każde euro, każda złotówka zainwestowana w sferę gospodarczą, społeczną, w sferę administracyjną przecież pozwala nam się rozwijać i to widać wyraźnie, że bez środków unijnych praktycznie rzecz biorąc tego rozwoju trudno by było się dopatrzeć i trudno by było w takim stanie mierzyć wyżej. To był bardzo trudny czas i rzeczywiście te pieniądze i to wsparcie było bardzo namacalne i potrzebne. Z drugiej strony była też poprzednia perspektywa, czyli lata 2014 i 2020. Jakby spojrzeć na nią, to z czego byłby pan, z czego jest pan najbardziej zadowolony? No prawda, praktycznie finalizujemy ten czas wdrażania niełatwych pieniędzy unijnych. Było ich 1 728 000 000 euro. Więc poważna kwota i zawsze była obawa, czy uda nam się skutecznie wdrożyć te środki. I dzisiaj największe zadowolenie jest takie, że praktycznie mamy 100% kontraktacji. Realizujemy w całości nasz regionalny program operacyjny. Wiemy, że były różne po prostu działania takie dyscyplinujące nas w tym zakresie bezpodstawnie, dlatego że mając plan, mając region, mając rozeznanie, wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie po prostu te pieniądze zaalokować w regionie Warmii i Mazur i to w też niełatwej sferze, jakim jest gospodarka, jakim jest innowacyjność, nowe technologie. Przykładów jest wiele, nie sposób wszystkich wymienić, ale wspomnę tutaj o działaniach na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Zainwestowano blisko 450 milionów złotych na odnowienie szlaków żeglarskich, na tworzenie przepustów, śluz. Okej, bo chciałem około 300 było właśnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Szereg działań też o charakterze dziedziny turystyki, kultury. Teraz jest budowana Urania, wsparta 130 ponad milionami złotych, czyli hala widowiskowo-sportowa w samym Olsztynie. Też cała sfera działań edukacyjnych, ale nade wszystko gospodarczych była wsparta środkami unijnymi. Ja o to też miałem zapytać, bo z jednej strony to są zmiany, które widać na pierwszy rzut oka. Zakładam, że odnawianie śluz i szlaków turystycznych, te rzeczy. Ja nie wiem, czy to jest też to, że tutaj spacerując wokół jeziora widziałem takie bardzo ładne chodniki, szlaki, to wszystko wygląda pięknie. I to są rzeczy, które są widoczne na pierwszy rzut oka, ale są też takie, które nie są tak zauważalne, a bardzo istotne dla mieszkańców. To prawda, takie działania, zawodowa. Tak, działania o charakterze infrastrukturalnym są od razu widoczne, natomiast musimy wiedzieć, że niemałe pieniądze były alokowane w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli kwestia aktywizacji zawodowej, kwestia edukacji, kwestia też rozwoju jednostki czy całych zespołów ludzkich. To jest czynnik bardzo ważny we współczesnej konkurencji europejskiej. I trudno sobie wyobrazić tutaj chociażby takich działań jak zmiana czy reforma w edukacji zawodowej. Widać wyraźnie, że co trzeci uczeń skorzystał z tych pieniędzy, również nauczyciele na przekwalifikowanie czy na zdobycie nowych umiejętności, ale nade wszystko wyposażenie tej bazy edukacyjnej. To w Europejskim Funduszu Społecznym było w tym okresie programowania bardzo widocznie i dobrze wykorzystane. A pytanie jest tak zupełnie z ciekawości. To jest tak, że ludzie mają świadomość tych zmian, które i tego wsparcia, które jest niewidoczne na pierwszy rzut oka, że komunikuje się jakoś to specjalnie, czy że trudno jest dotarciem do świadomości, że to nie jest tylko ta sfera, która byłaby jak widoczna na pierwszy rzut oka i powierzchowna? No myślę, że tak w pierwszy rzut oka to nie zawsze jest postrzegane i doceniane.
Czasami też jeszcze w pierwszym okresie programowania 7.13 mówiono, że są to pieniądze takie szkoleniowe, takie po prostu powierzchowne, ale szczególnie ta sfera, która korzysta z tych pieniędzy, sfera pozarządowa, społeczna, ale i gospodarcza również, czy edukacyjna, widzi, jak wielką wartość one wnoszą do całego systemu rozwoju naszego regionu i społeczeństwa, więc coraz większa jest świadomość i docenianie tych pieniędzy i to bardzo dobrze, bo przyszły okres programowania będzie również 25% FS-u dysponował do rozwoju naszego regionu. No i przyszły okres to jest świetny punkt do tego, żeby odbić się do ostatniego pytania, pytania o przyszłość, o plany i o marzenia. Jak pan widzi region za kilka lat? O, myślę, że bez właśnie środków unijnych, bez programowania, bez przygotowania się właśnie do przyszłej akcesji, to trudno by mieć jakieś pozytywne spojrzenie na przyszłość. Natomiast na szczęście udało nam się zabezpieczyć dodatkowe 0,5 miliarda euro. Mamy nieco więcej na przyszły okres programowania środków niż w tym okresie programowania. Planujemy teraz dobrze je, że tak powiem, delegować, ale to się będzie odbywało właśnie w konsultacjach społecznych, które w następnym tygodniu już się rozpoczynają. No i myślę, że świadomość tej praktyki, która jest, a dzisiejsze właśnie konferencyjne zestawienie dużej ofensywy PAŃ, wykorzystania FS-u, bo trzeba powiedzieć, że w tych działaniach takich biznesowych również kobiety praktycznie bardzo intensywnie w regionie Warmii i Mazur się odnajdują. Około 60% tych wniosków, które były składane, są realizowane właśnie przez panie. Także przyszłość w naszym działaniu, przyszłość w zaangażowaniu całego społeczeństwa, wszystkich beneficjentów, no i oczywiście przyszłość w dobrym wykorzystaniu pieniędzy na przyszły okres programowania. Panie marszałku, ja myślę, że spokojnie mógłby pan poprowadzić to spotkanie, bo idealnie zrobił mi pan wprowadzenie do pierwszej prelekcji, która za chwilę się odbędzie, bo pani będzie mówiła o paniach, a dokładnie o kobiecym biznesie. Bardzo dziękujemy. Pan Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to sympatyczne otwarcie. Miłej atmosfery, dobrej konferencji. Dziękujemy.